Za moment zobaczycie prawie godzinny wykład dla początkujących o inwestowaniu, ale zanim to muszę dosłownie dwie drobne uwagi. Jak już wspomniałem, dla początkujących to jest bardzo ważne ostrzeżenie, no bo jest to wykład, który zrobiłem w marcu na potrzeby Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2022. Jest on skierowany do ludzi, którzy dopiero zastanawiają się nad giełdą, zastanawiają się nad inwestowaniem, więc on jest bardzo, bardzo prosty dla bardzo początkujących. To jest takie ostrzeżenie dla tych, którzy regularnie śledzą ten kanał, słuchają podcastu Nic za darmo, żeby się nie okazało, że wszystkie te rzeczy już wiedzą z poprzednich nagrań, więc lojalnie ostrzegam, wykład dla super początkujących. I to jest pierwsza wiadomość. Natomiast druga wiadomość, z którą spieszę, to jest miła wiadomość z drukarni. Przyszły pierwsze egzemplarze książki Na sposób Warrena Buffetta, kolejnej książki, którą wydaliśmy w wydawnictwie Milion Kroków. I to jest kolejna pozycja, którą osobiście uważam za taki must have na półce z książkami, jeśli faktycznie inwestujemy pieniądze na długi termin, interesujemy się rynkiem akcyjnym. Jeszcze zostało kilka dni przed sprzedaży, więc nie tylko pochwalę się egzemplarzem, ale dodam dobrą wiadomość, że wszystkie linki są pod nagraniem i można jeszcze skorzystać zarówno z darmowej dostawy, jak i z niższej ceny pakietu cyfrowego e-book plus audiobook. Audiobooka nagrałem osobiście dobrych kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin w studio spędzone, także jeśli ktoś woli formę audio plus e-book, to też oczywiście jest do dyspozycji. Kolejna książka w wydawnictwie Milion Kroków. A ja już nie zabieram więcej czasu, jeśli jesteście gotowi, jeśli chcecie obejrzeć godzinny wykład dla początkujących, no to polecam kawa, herbata, zeszycik, notatnik, długopis i zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że wyciśniecie z tego materiału ile tylko się da, a ja w razie czego jestem do Waszej dyspozycji, oczywiście później w komentarzach. Chyba już widzimy się na pełnym ekranie, co znaczy, że za momencik zaczynamy nasz wykład. Wykład dla początkujących inwestorów. O, pojawia się i prezentacja, więc już będę mógł troszeczkę wesprzeć się też słowem pisanym i po kolei powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. To brzmi bardzo ogólnikowo, no bo 10 rzeczy, które powinien wiedzieć młody inwestor. Pewnie on powinien wiedzieć dużo, dużo więcej, a większość tych rzeczy dowie się po swojej inwestycyjnej drodze z biegiem lat tak naprawdę. No ale jakoś trzeba było to zawrzeć w całość, żeby wszyscy mogli sobie tę wiedzę uporządkować. Więc wpadłem na pomysł, że tych rzeczy dzisiaj pokażę 10. Dlaczego 10? Nie ma to wielkiego znaczenia, tak jak powiedziałem już, jeśli chodzi o to, ile tego tak naprawdę jest, bo z biegiem lat będzie tego pewnie dużo więcej. Niektóre te rzeczy będą się zmieniać, jeśli chodzi o priorytety, czyli jakieś będą absolutnie najważniejsze, inne będą spadały na troszeczkę inne miejsce. I to jest bardzo, bardzo indywidualna rzecz, no ale dzisiaj dla tych, którzy dopiero myślą o rozpoczęciu inwestowania albo dla tych, którzy przekonali się w tym roku, że czas najwyższy coś zrobić swoimi pieniędzmi, ten wykład jest skierowany. To takie ostrzeżenie dla wszystkich bardziej zaawansowanych, bo może się okazać, że 9 z 10 punktów kompletnie będzie się pokrywał z Państwa doświadczeniem, natomiast ten jeden tylko i wyłącznie będzie jakiś kompletnie inny. Natomiast mam nadzieję, że dla początkujących inwestorów będzie tutaj wartość absolutnie najwyższa. Mamy ze sobą godzinkę, to jest całkiem sporo, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Ja nie będę tutaj zalewał wszystkich wykresami i bardzo trudnymi rzeczami, na to przyjdzie jeszcze czas. Natomiast Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości jest też po to, żeby właśnie część ludzi zainteresowała się jakimś tematem absolutnie po raz pierwszy i dopiero po tym kongresie ruszyła troszeczkę dalej i zaczęła zdobywać tę wiedzę już samodzielnie. Jeśli ktoś widzi mnie pierwszy raz w internecie, to ja się nazywam Tomasz Jaroszek, jestem blogerem finansowym, wcześniej byłem dziennikarzem finansowym. To jest o tyle istotne, że z tymi finansami faktycznie no, styka się moje życie zawodowe od dobrych już kilkunastu lat. Jestem współautorem książki Śladami Warrena Buffetta, jestem inwestorem indywidualnym, więc to też absolutnie nie jest tylko teoretyzowanie, tylko jak mówię o jakichś błędach, to z reguły większość z nich popełniłem. Jak mówię o czymś, co faktycznie mi się przydaje, no to faktycznie było to przetestowane na mnie, moich pieniądzach, moich rachunkach maklerskich i mam nadzieję, że takie praktyczne podejście będę w stanie dzisiaj bardzo mocno zaprezentować. Jestem też właścicielem, a właściwie współwłaścicielem wydawnictwa Milion Kroków. Na pewno będzie troszeczkę też o książkach, bo książki są niebywale ważne, co tu dużo mówić. Książki to jest źródło wiedzy, które jest znane nam od dawien dawna i choćby nie wiem, jaka technologia teraz zmieniała nasz świat, to i tak bardzo często inwestorzy będą odsyłać
do książek. Książek, które czasami były napisane nawet kilkadziesiąt lat temu, kiedy jeszcze w ogóle nie używano internetu, a i tak są dużo cenniejszą wskazówką w inwestycjach niż masa interaktywnych form, jakie dzisiaj mamy do dyspozycji. Jaki jest plan dalszy na to spotkanie? Jeśli ktoś dopiero zaczyna inwestować, to pewnie większość z tych rzeczy absolutnie gdzieś po drodze spotka, albo większość z tych rzeczy nauczy się na własnym doświadczeniu, na własnym rachunku maklerskim, albo samodzielnie po prostu to zauważy. Tutaj nie ma przewidzianej sekcji pytań i odpowiedzi, a podejrzewam, że pod takim materiałem jakieś oczywiście pytania się znajdą, więc później jak już to ktoś widzi na YouTubie, na nagraniu takim VOD i zechce zadać pytanie w komentarzu, to ja oczywiście będę tam się udzielał i będę tam starał się o wszystkie pytania odpowiedzieć, ale tutaj będzie forma opowiadana, czyli tylko ja opowiadam, jakich jest tych 10 rad na dobry początek od tego inwestora, który już troszeczkę czasu na rynku spędził i trochę edukacji finansowej w życiu powiedział, do tych, którzy dopiero co zaczynają i pewnie będą w tym miejscu za ileś tam lat ze swoimi pieniędzmi. Kolejność nie chcę powiedzieć, że jest losowa, bo gdzieś tam oczywiście na początku starałem się te bardzo, bardzo ważne rzeczy zawrzeć i naturalnie, nawet jak się mówi, że jest kolejność losowa takich rad, to gdzieś te pierwsze dla nas znaczą bardzo dużo i gdzieś podświadomie umieszczamy je właśnie na pierwszym, drugim czy trzecim miejscu, więc coś w tym jest, ale faktycznie nie ma co się przejmować, czy tam rada numer 5 jest ważniejsza od rady numer 9. Bez przesady absolutnie aż tak kolejność nie obowiązuje i nie ma tutaj jakiejś tego typu hierarchii. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jest jakiś notatnik albo coś takiego z długopisem, bo takich rzeczy się po prostu czasem wraca, chociaż wydaje mi się, że część z tych rzeczy będzie po prostu naturalnie w trakcie życia każdego inwestora się pojawiać. Mam nadzieję, że trochę zainspiruje do pogrzebania dalej. No i zaczynamy, bo i tak bardzo długi to był wstęp. Nie będzie tu strasznie dużo obrazków, będzie to taka forma opowiadana dzisiaj, ale myślę, że i dużo jeszcze obrazków i wykresów każdy inwestor po prostu w życiu zobaczy. A jedna z najważniejszych rzeczy, jaka moim zdaniem jest istotna i jest przegapiana w inwestowaniu i im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym łatwiej nam będzie patrzeć na swój portfel długoterminowy czy w ogóle na rynek kapitałowy, to jest to, że najcenniejszym aktywem, jakie mamy do dyspozycji, jest oczywiście czas. Jest to coś, czego nie można kupić. A jeśli pojawia się fakt, że można to kupić, no to trochę już robimy metaforę do tego, że mając pokaźny kapitał na giełdzie, jesteśmy w stanie mniej pracować, albo może kiedyś nie pracować, albo przejść na wcześniejszą emeryturę i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli mówimy o kupowaniu czasu, to mówimy oczywiście w tych kategoriach. Jednak jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że czas jest naszym najcenniejszym aktywem, to dla wielu ludzi będzie to też główna motywacja do tego, żeby na giełdzie zarabiać, bo oczywiście kiedy sięgamy po rynki finansowe, to bardzo często przychodzi nam na myśl od razu jakaś spekulacyjna rzecz, czyli jak tu szybko zarobić pieniądze. No to jest absolutnie naturalne, kiedy widzimy rynki finansowe, kiedy popkultura pokazuje nam tych wszystkich maklerów dokładnie w takich realiach, jak sobie oglądaliśmy w latach 80. filmy o giełdzie, no to oczywiście byli to ludzie, którzy krzyczeli głośno do telefonu, że chciwość jest dobra i że po to jest Wall Street, żeby jak najszybciej zarobić pieniądze kosztem tych drugich. Później z biegiem lat zmieniła się sceneria, zmieniła się technologia, ale inni bohaterowie mówią dokładnie to samo, czyli że trzeba szybko, spekulacyjnie zarobić pieniądze, a absolutnie w dłuższym terminie nie o to chodzi. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jak rynki finansowe mogą nam w kalendarzu dokupić trochę więcej tego czasu wolnego, czy sprawić, że po prostu będziemy mieć dużo większy komfort finansowy, no to mamy taką wielką motywację do nawet nie tyle oszczędzania, co już lokowania naszych pieniędzy na rynku kapitałowym. I to jest moment, w którym chciałbym wszystkich zainteresować tematem tak zwanego ruchu FIRE. Ruch FIRE to jest oczywiście skrót od angielskich słów, czyli Financial Independence Retire Early. Jeśli mnie pamięć nie myli, dokładnie Amerykanie na wszystko mają swoje super skróty. Chodzi tu o taki ruch zainicjowany w internecie, żeby jak najszybciej odejść na emeryturę i osiągnąć taką wolność finansową. I nie chodzi o to, żeby
gapić się w sufit i nic nie robić, bo mamy już tyle pieniędzy, że nie musimy iść do pracy, tylko o to chodzi, żeby decydować za siebie, co chcemy robić w swoim życiu i jeśli zechcemy zrezygnować z naszej pracy zawodowej w wieku nie 65, jak ustawa nakazuje, tylko w wieku na przykład 40, bo jesteśmy w stanie finansowo to zrobić, no to my decydujemy, co z tym czasem zawodowo zrobimy, czy może otworzymy jakiś biznes, a może już właśnie będziemy żyć tylko z tego rynku inwestycyjnego i tak dalej, więc jeśli w kontekście czasu chcemy rozpatrywać nasze inwestycje, to pierwsza notatka, którą warto zrobić, to jest pogrzebanie w tym ruchu FIRE. FIRE to jest ruch, który stawia na to, że musimy sporo oszczędzać. Zresztą o oszczędzaniu jeszcze troszeczkę tutaj powiemy, bo oszczędzanie jest niebywale ważne w inwestowaniu. Sporo oszczędzać i sporo inwestować po to, żeby w przyszłości utrzymywać się z tego kapitału. To jest chyba najprostsza możliwa definicja i oczywiście im więcej oszczędzamy, tym szybciej jesteśmy w stanie ten nasz cel osiągnąć. Zachęcam do przekopania troszeczkę internetu, bo tam jest masa inspirujących rzeczy. Chociaż oczywiście można z tym jak najbardziej przesadzić i można na nic nie wydawać pieniędzy, nie rozwijać się i patrzeć tylko jak te kwoty przyrastają i przy okazji przegapić kawał życia, ale jeśli znajdziemy merytoryczny wkład z tego ruchu, to może być on bardzo, bardzo przydatny na samym początku inwestowania i może też nas zmotywować do tego, że faktycznie ten kapitał musi się uzbierać. Jak ktoś mówi o tym, że czas jest przyjacielem długoterminowego inwestora, to zawsze pokazuje ten oto obrazek. Oczywiście Warren Buffett, człowiek, który 70 lat na rynku finansowym spędził i ja sam mam już lat ponad 90, więc od bardzo młodego wieku pierwsze historie sięgające do tych zakupów akcji dosłownie w wieku nastoletnim, czyli jako dziecko, historia pokazuje, że czas i procent składany, czyli to główne zjawisko finansowe, które działa jak tylko ma troszeczkę więcej lat, to wtedy pokazuje swoją siłę, czyli te odsetki od odsetek, które narastają z roku na rok i to sprawiło, że Warren Buffett z milionera stał się multimilionerem, aż w pewnym momencie stał się miliarderem i multimiliarderem. Przez dłuższy czas nawet był najbogatszą osobą na świecie. Jest to jedna taka osoba, która w zasadzie tylko i wyłącznie zajmuje się inwestycjami, czyli on niczego nie wynalazł. Absolutnie nie ma tutaj żadnych startupów, żadnych rewolucyjnych rozwiązań, z których korzystamy na co dzień. Jest to tylko i wyłącznie zarządzanie pieniędzmi. Ale to pokazuje, ten wykres, jak się dokładnie przyjrzymy, pokazuje, jak procent składany i to długoterminowe podejście przy rynku kapitałowym może zdziałać cuda, bo większość naszych kalkulatorów i wszystkich symulacji, na które wszyscy trafiamy na samym początku inwestowania, ogranicza się do kilku lat, kilkunastu lat. Czasem jak mówimy o emeryturze, to się ogranicza, że przez 20-30 lat coś robimy. No a gdybyśmy przyjęli trochę skalę Buffetta i rozszerzyli to, że możemy robić coś jeszcze dłużej, albo możemy coś bardzo wcześnie zacząć, to jest coś, co mnie tutaj interesuje w tym wykładzie, to nagle się okaże, że nasz majątek może wypracowywać cudowne stopy zwrotu. Wiele osób w bardzo młodym wieku, czyli dajmy na to, kończymy liceum, zaczynamy studia, nie myślimy jeszcze o tym rynku finansowym w żaden sposób i zawsze mamy łatwe wymówki, no bo musimy chociażby więcej pieniędzy mieć na rynek, żeby wrzucić na rynek. Nie ma sensu wrzucać pierwszych tam set złotych czy kilku tysięcy złotych, poczekamy, aż będziemy mieć więcej. No i to jest jeden z tych pierwszych podstawowych błędów, które robimy, bo ten procent składany mógłby już gdzieś tam pracować, oczywiście w zależności od tego, jaki instrument wybierzemy. Bo ja cały czas tu mówię bardziej o inwestowaniu niż o spekulowaniu. Ja wychodzę z założenia, że jest bardzo, bardzo ryzykowne, jeśli cała nasza filozofia będzie się opierać na tym, żeby jakieś złote strzały w tym momencie zapewniły nam majątek. W większości przypadków niestety historie pokazują, że to się kończy raczej wyzerowaniem portfela i zaczynaniem od nowa i może nam zabraknąć czasu i kapitału do tego, żeby taki złoty strzał osiągnąć. Natomiast ten długi termin no jest bezpieczniejszy, jest fajniejszy, tyle tylko, że jest on dla cierpliwych. Ten majątek nie przyjdzie od razu, ten majątek przyjdzie faktycznie z czasem. Warrena Buffetta miliard dopiero na koncie pojawił się po 50 roku życia, więc podejrzewam, że większość z nas by już naturalnie odpuściła i uznała, że nasza wolność finansowa jest absolutnie na poziomie wystarczającym kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów dolarów. No, są to astronomiczne kwoty z perspektywy większości z nas.
Jak tutaj zerkam, jak w moim wieku mniej więcej, to tam już powyżej 3-4 milionów dolarów było na koncie i podejrzewam, że nie jedna osoba w Polsce już by podziękowała i żyła sobie tylko i wyłącznie z odsetek, natomiast tamte duże kwoty dopiero pojawiają się później. Ale to jest to, dlaczego Warren Buffett wygrywa ze wszystkimi innymi inwestorami. Tu nie tylko chodzi o jakąś przewagę, że on wybiera niesamowite akcje, jest absolutnie najlepszy na rynku, ale nikt nie wytrzymał na rynku tak długo, więc tymczasem można bardzo, bardzo wiele rzeczy nadrobić. Dobra, powiedziałem, żeby trzeba być cierpliwym i jak najbardziej, jeśli chodzi o to budowanie portfela, więc musi być coś pozytywnego dla osłody. Teoretycznie mógłbym ten slajd pokazać też i 5 lat temu, ale nie byłby on tak wymowny jak dzisiaj. W zasadzie technologia i to, że zbliżamy się troszeczkę do rynków zachodnich, sprawia, że z roku na rok jest nam coraz łatwiej inwestować. Jeśli chodzi o dostęp do różnego rodzaju materiałów, instytucji czy po prostu instrumentów. I to jest warte odnotowania, nawet to, co się wydarzyło w trakcie pandemii, czyli to, że miliony ludzi na całym świecie ruszyły do domów maklerskich, ruszyły zakładając nowe rachunki, szukając tej wiedzy, szukając nowych instrumentów, sprawiło, że same domy maklerskie dostosowały swoją ofertę bardziej pod człowieka, który dopiero co zaczyna. I my musimy na to patrzeć oczywiście z perspektywy polskiej, czyli dla nas ten największy rynek amerykański jest rynkiem zagranicznym, natomiast my mamy swoją walutę i mamy swoje domy maklerskie, mamy swój system emerytalny, te wszystkie mamy swoje rozwiązania. Dla nas największe rynki na świecie będą właśnie tymi rynkami zagranicznymi. No ale co się dzisiaj tak naprawdę dzieje, jeśli spojrzymy na rynek inwestycyjny w 2022? Mamy dużo większą dostępność do rynków z całego świata niż kiedyś. Jak ja zaczynałem inwestować i już pomijam nawet moje licealne przygody, jak tylko był dowód osobisty, pobiegłem założyć sobie konto maklerskie, no to tam jeszcze nie istniał nawet rynek New Connect, nie mówiąc o tym, jakie horrendalne pieniądze, czy w ogóle trzeba było zapłacić, żeby ktoś moje pieniądze wysłał za granicę po to, żebym tam kupił jakąś akcję spółki zagranicznej. No wtedy to było absolutnie jeszcze nie do pomyślenia, ten rynek był tylko i wyłącznie polski. Dzisiaj te rynki z całego świata już nie tylko są dostępne w wielu usługach maklerskich, czy w wielu w ogóle usługach finansowych, ale one są też dużo tańsze. Bo haczyk polega na tym, że tak jak wspomniałem kilka lat temu, ten slajd również mógłby tutaj się znaleźć i mógłbym powiedzieć, że wow, wreszcie mamy więcej rynków dostępnych dla inwestora indywidualnego, tyle tylko, że było to dosyć drogie. Teraz jest to dużo, dużo tańsze. Powiedziałbym, że nawet taka rewolucja mała się stała właśnie w czasach pandemicznych, że zaczęły być promowane także darmowe konta maklerskie. Oczywiście z biegiem lat przychodzi mi do głowy ta lekcja, której każdy z nas się nauczy, że nie ma czegoś takiego jak darmowy na rynku finansowym, więc tam też z reguły pojawiają się jakieś opłaty, czy dom maklerski liczy na to, że zarobi gdzie indziej, typu mamy darmowe akcje, czy darmowe fundusze pasywne. No ale mamy na przykład szersze spready, czy mamy zysk domu maklerskiego na wymianie walutowej, czy mamy po prostu sprzedaż innych produktów, na których dom maklerski zarabia. To tylko uczulam, żeby mieć świadomość, że zawsze jak coś jest za darmo, to gdzieś tam ta instytucja liczy oczywiście na to, że zarobi na czym innym. Niemniej jednak kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia, że można mieć nie dość, że darmowy rachunek maklerski, to można by jeszcze akcje czy jakieś instrumenty światowe kupować absolutnie bez prowizji. No, to się zmieniło mocno w ostatnich latach. No i dzieje się coś takiego jak rewolucja pasywna. Pasywne inwestowanie jest niesamowicie popularne na świecie i jest bardzo mało popularne w Polsce. To się oczywiście zmienia. ETF-y, czyli pasywne fundusze, które są notowane na giełdzie, są już coraz częściej dostępne dosłownie poprzez aplikacje. Możemy o tym poczytać, możemy w to inwestować regularnie, możemy budować sobie portfele z zasadą świętej pamięci Bogla, czyli takiego guru inwestowania pasywnego, człowieka, który pierwsze ETF-y w historii otwierał. I to jest bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy nie będą mieć dużo czasu na inwestowanie. No bo jak kogoś to po prostu super kręci, żeby otworzyć rachunek maklerski, postawić sobie z 5 czy 6 monitorów, odpalić tam różne wykresy, podpowiem, że z biegiem lat dojdziecie do tego wniosku, że liczba monitorów nie przekłada się na większe zyski.
Absolutnie nie. Podejrzewam, że wszystkie te monitory znikną z biegiem lat, chyba że ktoś serio się wkręci w jakiś trading taki już mocno zaawansowany, gdzie one się faktycznie przydają, a nie tylko są fajne do zdjęć. W każdym razie wracamy do tego, że większość osób będzie korzystać z pasywnego inwestowania i no nie na darmo nawet wspomniany wcześniej Warren Buffett mówi, że większość z nas powinna inwestować pasywnie. Jeśli ktoś już faktycznie chce poświęcić dużo czasu, dużo zaangażowania i liczy się z tym ryzykiem, to będzie sam dobierał swoje instrumenty na giełdzie. Ja też się liczę z tym ryzykiem, chociaż nie brakuje w moim portfelu pasywnych inwestycji, które po prostu są takim naturalnym uzupełnieniem tego portfela. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo możemy uczyć się inwestować w polskie spółki, ale możemy kupować światowe ETF-y po to, żeby mieć ekspozycję na cały świat i jednocześnie uczyć się inwestowania na pojedynczych spółkach, na przykład na polskiej giełdzie. Daje to olbrzymie, olbrzymie możliwości i samo inwestowanie staje się coraz tańsze. I gdyby ktoś dzisiaj, mając powiedzmy 20 parę lat, widząc jak tanie są usługi finansowe, zaczynając na przykład z PPK, które ma bardzo niskie opłaty, zobaczył jak wyglądało inwestowanie 10 czy 15 lat temu, spojrzał na kosmiczne opłaty otwartych funduszy emerytalnych, spojrzał na gigantyczne opłaty funduszy aktywnie zarządzanych, które są bardzo często sprzedawane w sektorze bankowym jako takie podstawowe rozwiązanie i zarazem najdroższe rozwiązanie, no to mógłby się złapać na głowę, za głowę, jaka to jest różnica, a i tak jeszcze te opłaty są wyższe niż w wielu krajach Europy Zachodniej, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych. Więc z perspektywy inwestora indywidualnego to jest najwspanialsza wiadomość, że tu brakuje nam głównie chęci i pieniędzy, cała reszta już jest na rynku i czeka na wszystkich tych, którzy zechcą zacząć inwestowanie. Jeśli chodzi o dostęp do wiedzy, jeszcze kilka lat temu powiedziałbym, że super jest po prostu znać angielski, bo ta kopalnia wiedzy jest tylko tyle, że jest po angielsku. No dzisiaj jest już dużo, dużo lepiej. Chociażby sam fakt, że jest wielu ekspertów, którzy założyli swoje platformy, swoje kanały podcastowe, YouTube'owe, jest masa stron internetowych pasjonatów, już nie tylko sektora finansowego, który po prostu w ramach swojej działalności przy takim marketingu edukacyjnym stawia tego typu strony, no ale jest też masa takich projektów, w których ja chociażby też między innymi uczestniczyłem, że firmy stawiają całe platformy edukacyjne, piszą e-booki, nagrywają dziesiątki filmów, które są za darmo po to, żeby budować ten kapitał w społeczeństwie. I to jest super. Naprawdę nigdy nie było jeszcze takiej kopalni wiedzy, jeśli chodzi też o język polski, więc jeśli ktoś po tym kongresie stwierdzi, dobra, to teraz szukam jak inwestować, to może być w dużym, dużym szoku, na jak wiele godzin będzie miał zajęcie, przekopując poszczególne strony czy blogi. Zresztą, co polecam zrobić znowu z praktycznej notatki, spojrzeć na listę prelegentów tego kongresu. I większość prelegentów będzie miała jakąś swoją stronę internetową, podcast, kanał YouTube'owy, newsletter, czy przeróżną inną formę przekazywania wiedzy w formie tej treści w internecie. I można sobie taką listę po prostu dobrze przeklikać w Google. I nagle się okaże, że osoby, które pierwszy raz tu są, znajdą super listę blogów, podcastów, materiałów, które przez długie, długie wieczory będą głównym zajęciem, jeśli chodzi o tę edukację finansową. Nic trudnego, wystarczy wejść na główną stronę konferencji i sprawdzić tylko listę prelegentów. Polecam, bo i od razu ta kopalnia wiedzy, o której wspomniałem, będzie na wyciągnięcie ręki. Jeszcze początkujący inwestor może nie wiedzieć, co to jest cena do zysku, czyli ten wskaźnik C do Z, ten wskaźnik fundamentalny, po którym najłatwiej jest ocenić, czy jakaś spółka jest teoretycznie tania, czy teoretycznie jest już trochę droga, albo jest jakoś optymalnie wyceniana. To już zostawię wskaźniki, jeśli chodzi o początki analizy fundamentalnej. Do tej analizy też każdy inwestor na pewnym etapie życia dojdzie, że ona jest potrzebna, ale ona nie jest jakaś super prosta i trochę czasu trzeba faktycznie spędzić na nauce. Ja po wielu latach różnych prób, eksperymentów, patrzenia tego, co jest na rynku i bycia jednocześnie inwestorem indywidualnym, ale jednocześnie też częścią polskiego rynku finansowego, no bo jednak jako bloger finansowy też cały czas tutaj jestem, dochodzę do tego prostego wniosku, że jednak te książki mają najlepszy wskaźnik ceny do potencjalnego zysku, jaki możemy z tego wyciągnąć, ponieważ był w Polsce taki etap zachłyśnięcia się konferencjami, szkoleniami, które kosztowały bajońskie kwoty i mówię tutaj o szkoleniach, które kosztowały po kilka tysięcy złotych i tam oczywiście można było się przynajmniej w teorii nauczyć, jak powinno się inwestować, czy jak powinno się tradeować na rynku, czyli jak być tym spekulantem,
spekulantem krótkoterminowym. Tyle tylko, że tutaj cena była naprawdę gigantyczna, a bardzo często uczyliśmy się tego, co mogliśmy wyciągnąć z jednej książki, może dwóch, może trzech, które zostały napisane, sprawdzone, zweryfikowane przez rynek. No bo i tak ta druga część tego wskaźnika, czyli ten Z, potencjalny zysk, należy do tego, zależy od tego, jak my tę wiedzę wykorzystamy. O tak, więc najlepszy kurs nie sprawi, że będziemy inwestorami. Ja zawsze porównuję to do prawa jazdy. Czyli możemy iść na kurs prawa jazdy, możemy nauczyć się, jak, że też tak powiem, nie zrobić sobie krzywdy w tym samochodzie. Natomiast i tak, czy będziemy kierowcą rajdowym, czy będziemy tylko wozić siebie, ewentualnie rodzinę, rodzinnym samochodem spokojnie, zgodnie z przepisami, to oczywiście gdzieś docelowo zależy od nas. Natomiast wiele miejsc obiecuje, że wszyscy będziemy kierowcami rajdowymi. To oczywiście się absolutnie nie zadzieje. To jest moment trochę na autoreklamę, bo jak wspomniałem, jestem współwłaścicielem wydawnictwa Milion Kroków i dla mnie koncepcja tego, że warto czytać książki i warto robić sobie masę notatek i wracać do tych książek, to jest absolutnie podstawa. U mnie zaczęło się od tego, że napisałem z Przemkiem Gerszmanem Śladami Warrena Buffetta, po tym jak polecieliśmy do Omaha, do Stanów Zjednoczonych na takie spotkanie akcjonariuszy spółki Warrena Buffetta. No i później zaczęliśmy już przechodzić przez ten rynek wydawniczy. No i co się okazuje? Okazuje się, że wielu fajnych książek jeszcze w Polsce nie ma, a część książek traci swoje licencje, po prostu wydawcy stwierdzają, że no, giełda to jest taka nisza, że nie będziemy już tych książek utrzymywać. No bo oczywiście są wydawcy, którzy wydają setki książek rocznie, natomiast jako ma się butikowe wydawnictwo, to dwie czy trzy książki rocznie to jest super wynik, ale książki bardzo specjalistyczne, czyli już takie, które są mocno skierowane do tych, którzy chcą właśnie być na rynku kapitałowym, czyli chcą być inwestorami. I tutaj trzy akurat książki przykładowe, no ale tu gdzieś powinna się znaleźć jeszcze Psychologia sprzedaży Morgana Housela, tu oczywiście powinien się znaleźć Inteligentny inwestor Bena Grahama i jeszcze kilka innych tytułów, które warto oczywiście mieć. I co jest bardzo, bardzo ważne, jak już zaczynamy w ogóle inwestowanie od właśnie czytania książek, to warto jest wracać do tych książek. To jest rzecz, której mi nikt nie powiedział kiedyś i do tego akurat sam doszedłem. Później się okazuje, że wszyscy dochodzimy do tego wniosku na jakimś etapie, że kiedy my mamy większe doświadczenie z biegiem lat, to doceniamy zupełnie inne wartości, jakie są w danej książce. Przykład. Obie książki, które są tutaj pokazane, Zbij fortunę na dywidendach i Na sposób Warrena Buffetta, były już kiedyś w Polsce. Ja je kiedyś czytałem jako młodszy inwestor i absolutnie nie doceniałem ich tak, jak doceniam je dzisiaj. No dzisiaj je przeczytałem po kilka razy akurat, bo je wydawaliśmy, więc można powiedzieć, że akurat te dwa tytuły to już trochę na blachę niechcący się nauczyłem, no ale zupełnie na inne rzeczy zwraca się uwagę, kiedy jest się po prostu starszym na rynku. Czyli Inteligentny inwestor Benjamina Grahama jest polecany jako jedna z najważniejszych książek, jakie każdy powinien przeczytać. I ja się z tym absolutnie zgadzam, ale jestem święcie przekonany, że jeśli ktoś zacznie inwestowanie od tej książki, no to będzie niełatwo, że też tak powiem. Będzie o tyle niełatwo, że jest to książka trudna, jest to książka wymagająca, jest to książka wielka, więc po prostu wiele osób może się zniechęcić i później się okaże, że po latach wróci się do tej książki, jak już się będzie miało rachunek maklerski ileś tam lat, jak już się ileś rzeczy na rynku zrobi, no i się okaże, że to jest książka genialna i się będziemy zastanawiać, dlaczego wcześniej po nią nie sięgnęliśmy. Warto jest do tych samych tytułów wracać po latach, bo się czyta je zupełnie inaczej. I to już tak na przyszłość, jak macie jakąś książkę, która wydaje się wam bardzo trudna i kupiliście ją i to się chyba nie uda, nie wyrzucajcie jej od razu, nie sprzedawajcie jej z powrotem do obiegu, połóżcie ją na półce, spróbujcie wrócić do niej za rok, za dwa, za trzy. Na pewno będą zupełnie inne odczucia i to akurat na tym rynku inwestycyjnym bardzo, bardzo dobrze działa. Wspomniałem, że i tak bardzo często sięgamy po te rynki spekulacyjne, bardzo często na samym początku chcemy zarobić szybko. I to jest nieuniknione. Choćbym nie wiem, ile prezentacji takich zrobił, ja też oglądałem takie prezentacje i też zdarzało mi się bardzo głupio tracić pieniądze, kiedy szukałem bardzo szybkich zysków. I myślę, że ma to każdy jak najbardziej, ale głupie błędy na małym kapitale są dosyć wybaczalne, bo kiedy zaczynamy inwestować i mamy może kilka tysięcy złotych, może kilkanaście tysięcy złotych, to oczywiście z perspektywy chociażby studenta, który oszczędności swojego życia wrzucił na rynek maklerski, jest to kwota duża. Ale z takiej obiektywnej perspektywy, gdybyśmy stanęli obok, to nie są wielkie pieniądze, dlatego że jeśli z biegiem lat dostaniemy jakąś dobrą pracę, zaczniemy nasz biznes,
to może się okazać, że będziemy w stanie jedną wypłatą taki portfel zwielokrotnić, czyli będziemy w stanie z jednej wypłaty dorzucić 100% tego, co mamy już na rachunku. Więc jeśli stracimy w jakiś bardzo głupi sposób coś na małym kapitale, ale to nas czegoś mocno nauczy, to nie jest to jeszcze takie straszne, niż jak popełnimy to samo już na dużo większym kapitale. I teraz dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Na samym początku inwestowania, jeszcze też jako dziennikarz finansowy, odwiedziłem bardzo dużo przeróżnych szkoleń i kongresów po całej Polsce. Dobrych kilka lat, w zasadzie każde zaproszenie, jakie dostawałem, jeździłem, do tego jeszcze sam inwestowałem w swoją wiedzę, więc od analizy fundamentalnej przez techniczną potrafiłem narysować cudowne nietoperze, filiżanki i inne cuda na wykresie. I na tych wszystkich szkoleniach i konferencjach spotykało się przeróżnych ludzi. I spotykało się ludzi młodych, którzy dopiero zaczynali, ale spotykało się też ludzi, którzy dorobili się już naprawdę dużego kapitału i chcieli spróbować swoich sił na rynku. Trochę wychodząc z założenia, że skoro ja postawiłem firmę, znam się na biznesie, to co, na giełdzie sobie nie poradzę? Nocowy. No i bardzo często przez tego typu podejście, czy takie ego, startujemy na rynku z przekonaniem, że my musimy dać sobie na nim radę. No i jaki później jest zawód, że niekoniecznie, a z racji tego, że kwota początkowa takich przedsiębiorców, których ja wtedy znałem, no to nie było kilka czy kilkanaście tysięcy, zobaczymy jak ta giełda działa, no tylko to jest 300-400 tysięcy, więc ja też widziałem takie portfele początkujące, testowe, sześciocyfrowe kwoty na koncie od razu się znajdowały, więc domy maklerskie uwielbiały takich klientów, którzy jeszcze nie do końca wiedzieli, jak uzupełnić zlecenie, ale już wiedzieli, że nie ma co z mniejszą kwotą startować, no bo przecież oni się na tym znają. No i niestety, nawet można by powiedzieć, że wszystkie domy maklerskie, szczególnie brokerzy, którzy też zarabiają na tym, że klient traci, doskonale wiedzą, że taki klient jest często żyłą złota, bo on po prostu ma ten kapitał duży i od dużego kapitału zaczyna, popełnia te głupie błędy, które każdy popełnia, tylko tyle, że nie traci kilku tysięcy, a traci ich na przykład kilkadziesiąt czy kilkaset. I trochę przed tym ostrzegam, bo bardzo łatwo jest sobie zrobić krzywdę, kiedy już mamy ten duży kapitał i już nie zrobicie tego manewru, że z najbliższej wypłaty dwóch, trzech jesteście w stanie odłożyć te pieniądze. Więc jeśli ktoś teraz sięga po oszczędności życia, bo boi się kilkuprocentowej, a może już niedługo 10% inflacji i włoży te pieniądze w bardzo ryzykowny instrument, no to niebezpieczeństwo zrobienia sobie krzywdy na tym portfelu jest dużo większe niż to, że stracimy tych kilka procent na inflacji. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, zresztą dosłownie wczoraj wyszedł mój podcast Smutna Prawda o Inflacji, gdzie dokładnie to mówię, większość z nas po prostu z inflacją w najbliższym czasie przegra i nie będzie to takie straszne, jak zrobienie sobie na własne życzenie krachu w portfelu, korzystając z jakichś bardzo agresywnych instrumentów albo z czegoś, na czym się kompletnie, absolutnie nie znamy. Tu chodzi mi po głowie oczywiście rynek kryptowalut, który jest bardzo ciekawy, ale jest bardzo dynamiczny. I nie da się ukryć, że tutaj też łatwo jest stracić pieniądze, chociaż wyobraźnia od razu podsuwa nam te wielkie zwroty kapitału. Gdzieś chodzą mi po głowie wszystkie instrumenty z dźwignią, gdzieś chodzą mi po głowie wszystkie instrumenty z ryzykiem walutowym. Łatwo jest dosyć stracić pieniądze w czasach tak szalonej zmienności, więc przestrzegam mocno, że tutaj rozmiar portfela ma niestety znaczenie. Co jest jednak bardzo ważne, konsekwencją na rynku w tym długim terminie, mówię to szczególnie do tych najmłodszych widzów, można nadrobić większość braków, jakie mamy. Ja nie studiowałem ekonomii, finansów, masę tych rzeczy po prostu uczyłem się w trakcie, chodziłem na dodatkowe kursy, studia podyplomowe i tak dalej. Z zawodu jestem dziennikarzem, więc tak jakby cała zabawa poznawania tego rynku polegała na tym, że po 8 godzinach pracy kolejnych kilka godzin spędzałem na tym, żeby jeszcze się douczyć tego i dzięki temu byłem w stanie ileś rzeczy jak najbardziej nadrobić. Na rynkach finansowych dzisiaj też możemy sporo nadrobić tym, że jesteśmy sumienni, tym, że jesteśmy w stanie powtarzać jakieś dane zasady, tym, że jesteśmy w stanie trzymać taki reżim naszego budżetu domowego chociażby, więc tą konsekwencją jesteśmy w stanie w długim terminie dosyć sporo zrobić w portfelu i to na pewno pokażą inwestorzy pasywni, którzy właściwie co miesiąc muszą wpłacić na dane instrumenty i później się okazuje, że oni nie przegapili żadnego dołka, żadnej górki, bo kupowali zawsze, zawsze byli na tym rynku i dzięki temu te portfele zupełnie inaczej działają. Bywają takie sytuacje, gdy inwestorzy dywidendowi pokazują, jak duże możliwości są portfela, kiedy jesteśmy na nim cały czas. Zresztą o dywidendach jeszcze gdzieś tam po drodze wspomnę, ale
To jest coś, co jest fantastyczne i to jest coś, z czego większość ludzi w młodym wieku rezygnuje, bo im się spieszy. Inwestowanie dywidendowe jest świetne, pod warunkiem, że mamy troszeczkę czasu, no bo po prostu te pierwsze wypłacane dywidendy no, będą dosyć frustrujące. Jak włożymy 10 tysięcy złotych do portfela, a później dostaniemy z tego 500 zł dywidend w skali roku i w zasadzie tyle, bo nie chcemy sprzedawać, kupować akcji co chwilę po to, żeby zarobić spekulacyjnie, my tylko mamy kupować akcje i czekać na dywidendy, no to jak dostaniemy te 500 zł i jeszcze zapłacimy podatek, jeśli to nie będzie na rachunku emerytalnym, to po prostu będziemy wkurzeni. Tyle tylko, że cała zabawa polega na długim terminie i zwiększaniu znacząco tego portfela po to, żeby te dywidendy nie dość, że się kumulowały, to jeszcze rosły. I ta konsekwencja na poziomie kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat często bije na głowę super spekulantów, którym się czasem udaje, a czasem nie. Bo to też trzeba powiedzieć, że my lubimy słuchać o tych bardzo udanych transakcjach, ale nie bardzo słuchamy o tych bankructwach, które były w tle. No, nawet spektakularne życie niejednego spekulanta, które zostało opisane na łamach książek czy gazet, też często kończyło się tragediami, bo wielkie fortuny bardzo szybko można było roztrwonić. I radziłbym po prostu o tym pamiętać, a jeśli chodzi o te konsekwencje, no to znowu trudno jest nie wspomnieć Warrena Buffetta, zawsze ten cytat chodzi mi po głowie, że nie musimy być mądrzejsi od innych, a jedynie bardziej zdyscyplinowani niż inni. Już sam fakt, że ktoś poświęca godzinę, a może kilka godzin na siedzenie na takim kongresie, jakim dzisiaj się widzimy, sprawia, że gdzieś tam zainwestowaliśmy swój czas. I być może taka inwestycja w postaci godziny dziennie na naukę finansów, na naukę inwestowania, na czytanie tego, jak to w ogóle powinno się tym, jak funkcjonuje giełda, może sprawić, że ten skumulowany efekt będzie po prostu piorunujący, bo godzina dziennie to jest 365 godzin rocznie, a to jest naprawdę już potężna wartość i pewnie każdy, kto regularnie chociażby ćwiczy, jest w stanie też powiedzieć, że no nie musimy robić kosmicznych wyników w pierwszych tygodniach treningu, no ale regularność treningu sprawi, że za kilka miesięcy czy kilka lat te efekty będą niesamowite i aż ciężko nam będzie uwierzyć. I dokładnie tak wygląda to w inwestowaniu. Chociaż wiem, że ciężko jest uwierzyć na słowo, ja nie wierzyłem na słowo, absolutnie. Jak zaczynałem inwestować i naczytałem się, że tam w długim terminie wszystko muszę jak najbardziej robić i muszę właśnie konsekwentnie do tego podchodzić, absolutnie w te rady nie wierzyłem, dzisiaj sam je powtarzam, no bo szkoda. I mam z tyłu głowy, że ileś rzeczy mogłem zrobić dużo lepiej. Mówi się trudno, ja nie rozpamiętuję jakoś długo, że rzeczy, jakieś błędy były popełnione, czegoś nie zrobiłem, ale zawsze robiąc tego typu prezentacje, czy będąc na wykładach jako bloger finansowy, zadaję sobie pytanie, co chciałbym usłyszeć na przykład 10 czy 15 lat temu. Żeby taka przyszła, dorosła wersja mnie przyszła, jak miałem lat 18 i powiedziała mi, słuchaj Tomek, weź sobie do serca na serio te rady, bo te rady przekładają się na konkretne pieniądze, czy te rady przekładają się później na całą budowę strategii inwestycyjnej i tak to zrobisz tylko 7 lat za późno na przykład. Więc ja zawsze budując tego typu wykłady staram się zadać sobie to pytanie, co chciałbym usłyszeć wiele lat temu i co faktycznie mogłoby diametralnie zmienić moje podejście. I to też jest jedna z tych rad, które powinienem i tak wdrożyć wcześniej i tak jestem zadowolony, że wdrożyłem je relatywnie wcześniej jak na polski rynek, bo jak ktoś ma 20 parę lat i już ma założone IKX w Polsce, to jest bardzo wcześnie. Dużo więcej osób łapie się na tym po 30 czy nawet po 40, że to są fajne rozwiązania. Natomiast im szybciej to zrobimy, tym po prostu lepiej, bo wykorzystamy te możliwości, jakie dają te narzędzia. Jeśli ktoś nigdy nie słyszał tej nazwy, to już mówię, o co chodzi. Mamy w Polsce dwa rachunki emerytalne z myślą stricte o inwestorach indywidualnych. Oczywiście na emeryturę możemy odkładać w ZUS-ie, chociaż to taka metafora, no bo w ZUS-ie działa troszeczkę inny system, to nie jest tak, że my odkładamy pieniądze i one do nas wrócą dokładnie w tej formie. Możemy odkładać przez stary system OFE, możemy odkładać przez PPK czy PPE ze wsparciem pracodawcy. Tu też cały czas ten nasz system emerytalny się zmienia, no ale z mojej perspektywy inwestora indywidualnego kluczowe są instrumenty dla inwestora indywidualnego, czyli tu nie ma pracodawcy, tu jestem tylko i wyłącznie ja i moje pieniądze. IKE i IGZE, zaraz powiem jeszcze o tym trzecim, to są dwie formuły odkładania na emeryturę,
które są taką nakładką na różnego rodzaju produkty finansowe. Czyli to może być konto oszczędnościowe, to może być specjalne konto do obligacji, ale to może być konto maklerskie albo jakieś konto służące nam do na przykład zakupu pasywnych inwestycji typu właśnie fundusze ETF. I w przypadku zarówno IKE, jak i IKZE nie ma podatku od zysków kapitałowych, więc każdy jak sobie od razu myśli, że ta filozofia inwestowania dywidendowego jest super albo właśnie, że będzie w jakiś sposób odcinał te kupony, no to niech sobie pomyśli, że może to wszystko robić bez podatku. I tutaj procent składany działa no oczywiście dużo, dużo optymalniej, te odsetki od odsetek są jeszcze fajniejsze, no bo nasza inwestycja nie jest pomniejszona przy zysku o tych 19%. I kiedyś można by było powiedzieć, znowu tak jak z tym, że dzisiaj jest tak łatwo inwestować, tak łatwo zacząć, kiedyś można by powiedzieć, że te limity były małe, no bo jak to jest kilka tysięcy, no to dochodzimy do momentu, w którym już zarabiamy sensownie i nagle się okazuje, że tam jest limit tam 4 czy 5 tysięcy, no przecież to jest bez sensu. No to dzisiaj absolutnie ten argument już nie działa, te limity są bardzo duże. Z perspektywy, no można powiedzieć, takiego Kowalskiego, jak patrzy się na wszystkie średnie i mediany polskich zarobków, no to poziomy rzędu 17 czy już 10 tysięcy rocznie nie są takie małe, gdzie generalnie jeśli mamy i IKE i IKZE, no to jesteśmy w stanie rocznie odkładać ponad 20 tysięcy, czyli realnie musielibyśmy miesięcznie 2 tysiące złotych odkładać na taki rachunek, żeby wykorzystać w pełni te roczne limity. I dlaczego warto już wcześniej zacząć? No właśnie, powiedziałem, roczne limity. Jest jakaś pula określona pieniędzy, które możemy włożyć na ten rachunek i warto mieć to już wcześniej, żeby po prostu wcześniej móc te pieniądze tam wkładać. Wiele osób rezygnuje od razu z IKZE z założenia, no bo tam nie może sobie tej wpłaty odliczyć od podatku. Tam jest główna korzyść podatkowa też taka, że odliczamy ją sobie w zeznaniu podatkowym, no a skoro młodzi ludzie nie płacą podatku, bodajże do 26 roku życia, trochę zazdroszczę, jak ja byłem w tym wieku, to nie było takich fajnych rzeczy, no to tak naprawdę jaka tu jest korzyść? No ale pamiętajmy o tym, że ta korzyść druga jest bardzo istotna, czyli to, że te pieniądze będą się pomnażać bez podatku. Warto jest naprawdę o tym myśleć jak najwcześniej, bo to już jest czysta matematyka. I oczywiście argument, ale jak to? Przecież ja nie chcę do 65 roku życia trzymać tych produktów i ten argument też o tyle łatwo obalić, nie ma problemu. Załóżmy, że rozbijamy te wszystkie skarbonki wcześniej, w wieku lat 40 na przykład, czy nawet 30 paru, a co tam, wydamy to sobie na podróż dookoła świata albo wymarzony dom, nie ma problemu, zapłacimy ten zaległy podatek i domy maklerskie nam to wszystko wyliczą, ale i tak przez tyle lat operowaliśmy większymi kwotami, więc matematycznie jest tutaj ogromna korzyść. I ten trzeci znaczek, to nawet dla ludzi, którzy się interesują systemem emerytalnym, to jest niespodzianka, to jest takie trochę europejskie IKE. Ono będzie wprowadzane, ono jeszcze nie istnieje formalnie, ja tylko je dodałem, że jak ktoś obejrzy tę prezentację i kiedyś usłyszał o IPE w najbliższych miesiącach, to warto się zainteresować. To będzie też taki rachunek emerytalny z punktu Unii Europejskiej. Czyli jesteśmy w stanie poza polskimi instytucjami na przykład założyć w jakiejś zagranicznej instytucji taki rachunek, no i gdzieś zagraniczni też będą mogli w polskich instytucjach zakładać sobie rachunki. W praktyce dorzuca nam to kolejny limit, czyli jeśli mamy tych oszczędności więcej, to jesteśmy w stanie jeszcze więcej pieniędzy wrzucać na rachunki bez podatku od zysków kapitałowych. To jeszcze nie jest sfinalizowane, ale wstępne projekty zakładają, że ten limit będzie taki sam jak IKE, czyli jak sobie dodamy te wszystkie limity typu IKE, IKZE, OIP, to nagle się okaże, że możemy nawet 3 czy ponad 3 tysiące miesięcznie odkładać na tego typu rachunki. Więc tutaj już nie ma wymówek, akurat pod tym względem życzę każdemu, żeby miał taki problem, że te limity są za małe. Te limity są naprawdę imponujące i właściwie można w kilka lat już uzbierać dosyć dużą kwotę, która będzie na nas pracować bez podatku od zysków kapitałowych. A lifehack jest taki, że można jeszcze też namówić partnerkę partnera do tego, więc w niejednym związku może się okazać, że takie 2 IKE i 2 IKZE to jest przepotężna maszyna do inwestowania bez podatku od zysków kapitałowych. Oczywiście wiem, że na początku no to tam emerytura to takie słowo odstraszające nas absolutnie, ale nie myślmy o tym jako o rozwiązaniu emerytalnym, jeśli dopiero zaczynamy inwestować, myślmy o tym jako o optymalizacji podatkowej. Pewnie tu nie jedna osoba będzie pokazywać palcem, że nie powinno się mówić tylko o podatkach, tylko przecież idea. No ale na początku inwestowania to jest bardzo, bardzo ważne, żeby optymalizować co się da, bo te małe liczby zmieniają się w duże z biegiem lat.
Coś, przed czym mogę absolutnie przestrzec, chociaż mi się całkiem nieźle udaje, biorąc pod uwagę, że i tak mieszkam w Warszawie, i więc te wydatki nie są jakieś super małe. Nie da się ukryć, że i pandemia bardzo wielu z nas nauczyła takiego zaciśnięcia pasa, bo też na wiele rzeczy nie mogliśmy sobie pozwolić, bo wiele rzeczy po prostu przez dwa lata mroziło na rynku. Inflacja stylu życia to jest jeszcze inna inflacja od tej, którą mamy ogłaszaną przez GUS, czyli to nie tylko, że wszystko drożeje i mamy ten problem, że nasze pieniądze są mniej warte, czyli za tam te same 1000 zł rok temu mogłem kupić ileś rzeczy, a teraz mogę kupić mniej rzeczy, to jest ta standardowa inflacja. Natomiast inflacja stylu życia polega na tym, że podnosimy co chwilę poziom naszego życia i do takiego stopnia, że wydajemy straszliwie dużo pieniędzy. Czyli ta pula oszczędności nam się drastycznie zmniejsza i w zasadzie z biegiem lat zarabiamy coraz więcej, więc mamy coraz większe mieszkanie, coraz droższe ubrania, coraz droższe rzeczy, coraz droższym autem jeździmy i tak dalej, aż w pewnym momencie wchodzimy już na ten grubszy level, czyli jeszcze wszystko bierzemy na kredyt, no bo jak więcej zarabiamy, to mamy większą zdolność kredytową. I to doprowadza nas do sytuacji, w której brakuje nam po prostu pieniędzy nawet na odkładanie na te rynki finansowe, a tak jak wspomniałem, oszczędzanie jest niesamowicie ważne w procesie inwestowania. Bez oszczędzania nie jesteśmy w stanie w ogóle tak naprawdę rozpędzić się. Więc większość z nas myśli tylko i wyłącznie o tym, jaki jest ten procent zysku, który uzyskamy. To jest takie dosyć naturalne na samym początku. Nieważne, ile pieniędzy wpłacę na rachunek maklerski, ważne, że w tym roku zrobiłem tam 11,5% zysku na rachunku, jestem bardzo zadowolony i tak dalej. No, ja bym powiedział, że dosyć istotne jest to, czy to jest 11% zysku z 10 tysięcy, czy ze 100 tysięcy. I jeśli ten wynik jest taki, to po mojej stronie jest to, że mogę więcej pieniędzy włożyć na rachunek maklerski. Czyli znowu, to po mojej stronie jest ta odpowiedzialność, żeby te 10 tysięcy zamieniło się w 100 tysięcy i ono nie musi się od razu zamienić z zysków giełdowych. Naprawdę ważnym czynnikiem, o którym często zapominamy, jest to, ile pieniędzy my dokładamy do naszego pracy na rynkach finansowych. I tu dlatego powiedziałem, że ruch FIRE jako inspiracja na sam początek jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bo oszczędzanie jest diabelnie ważne. Inflacja stylu życia to jest coś, co wpada w naszego życia bardzo podświadomie. Ja miałem akurat znam parę takich osób, z którymi też zdarzyło mi się robić kilka biznesów i w momencie, w którym był duży sukces finansowy w danym biznesie, to oprócz jakiegokolwiek myślenia o tym, co z tymi pieniędzmi zrobić dalej, tam w zasadzie od razu pojawiło się wypłacenie sobie premii, że coś mi tutaj wyszło, fantastycznie, w końcu wymienię sobie mieszkanie na większe i wymieniam sobie z 2 pokoi na 6 i biorę kredyt na 1 000 000 zł, bo w tym momencie jestem w stanie to zrobić, więc to tak jakby pierwszy odruch to było potencjalne wydanie bardzo dużych pieniędzy, trochę nie patrząc tak jakby na jakiekolwiek liczby, trochę nie patrząc na to, że ta przyszłość wcale nie musi być świetlana, bo to, że raz się ten biznes udał, to wcale nie znaczy, że on jest tak super skalowalny, że on się musi za każdym razem powtarzać, ale wiele razy w życiu widziałem takie zjawisko, że już ktoś dostaje premię od szefa i jeszcze tej premii nie dostał fizycznie, a już pobiegł do sklepu kupić sobie jakąś nagrodę za to, że dostał premię i często ta wartość tej nagrody jest kilka razy wyższa niż sama ta premia, którą się dostaje. Więc tym sposobem łatwo wpadamy w inflację stylu życia i coś w tym jest, że ograniczenie niektórych wydatków, często tych kompletnie niepotrzebnych, tych kompletnie luksusowych z punktu widzenia, sprawia, że nigdy nie będziemy mieć dużego kapitału na tych rachunkach. Więc ja jestem z tego teamu ludzi, po których nigdy jakoś nie będzie mocno widać tych wszystkich markowych rzeczy, które muszą z daleka się świecić i absolutnie musimy wyglądać na ludzi zamożnych. Ja wolę nie wyglądać na człowieka zamożnego, ale na tym rachunku mają być dużo bardziej imponujące kwoty, które sprawiają, że mogę dużo rzeczy potencjalnie w życiu zrobić. Ja polecam zawsze psychologię pieniędzy Morgana Housela, który doskonale to opisuje, że jest duża różnica między bogactwem a zamożnością i kiedy jesteśmy w stanie to sobie zdefiniować, to już nam to w ogóle nie przeszkadza. Tak jakby mamy świadomość, że bycie zamożnym jako cel sam w sobie, nie pokazania się, a właśnie zbudowania tego kapitału, często z wykorzystaniem rynków finansowych, no jest tym absolutnie najważniejszym.
cytat, który został już przerobiony przez tyle osób, że ciężko jest znaleźć osobę, która powiedziała to po raz pierwszy. Ja widziałem już kilka polskich nazwisk, które sobie przypisują ten cytat. Oczywiście najsłynniejszą osobą na świecie, która to przypisuje, jest Anthony Robbins, największy mówca motywacyjny, ale nie, on też to wziął od kogo innego. To jest bodajże cytat Jima Rohna z lat 60., jeśli mnie pamięć nie myli. Przeceniasz możliwości jednego roku, nie doceniasz możliwości jednej dekady, czy tam nie doceniasz tego, co możesz zrobić przez 10 lat. I to jest bardzo ważne z perspektywy młodego człowieka. W książce Zbij fortunę na dywidendach jest taki ładny opis, że osoba, która zaczyna inwestować regularnie w portfel dywidendowy w wieku 20 lat, i tak później na wielu wykresach będzie biła na głowę osoby, które zaczęły w wieku 30, 35, 40 i tak dalej. Ta dekada, która się wydarzyła w tym młodszym wieku, procent składany, czas i to daje im gigantyczną przewagę w długim terminie. Nagle się okazuje, że wystarczyło zacząć trochę wcześniej na małych kwotach, ale mimo wszystko miało to ogromne znaczenie. I większość strategii inwestycyjnych będzie nas kusić z perspektywy roku i my będziemy oceniać perspektywę roku. I wszyscy na świecie dosłownie wrzucają nas w tę szufladkę, no bo co robimy na koniec roku, na przełomie grudnia i stycznia? Podsumowujemy rok. A co robimy i co robią media, kiedy kończy się rok? Dokładnie nam pokazują, co w danym roku urosło, co w danym roku spadło, ile mogliśmy na czymś zarobić, ile mogliśmy na czymś stracić. Natomiast to nie ma dużego znaczenia z perspektywy naszego indywidualnego portfela. No, jeśli wam powiem, że dany portfel czy dana inwestycja jest w stanie zarobić bardzo, bardzo dużo, ale w dekadę, no to teoretycznie i na logikę większość osób powinna od razu to klikać i chcieć tu zainwestować pieniądze i tak dalej. Natomiast w praktyce jest tak, że masa osób nie wytrzyma tych 10 lat i będzie chciała zrobić zupełnie co innego, żeby po prostu mieć to szybciej. I ten pierwszy wykresik z Warrenem Buffettem też jasno pokazuje, że ta konsekwencja w długim terminie no często jest przez nas absolutnie niedoceniana. Ja nie na darmo wspominam o tym, bo na przykład mój portfel dywidendowy pierwszy został bardzo szybko wrzucony do śmietnika. Ja nie miałem cierpliwości, absolutnie. Na studiach dużo się naczytałem o dywidendach, ale absolutnie mnie nie przekonało to, że mi się spieszyło. I później, oczywiście już nie chcę mówić o jakichś symulacjach, że przypomniałem sobie, jakie akcje wtedy miałem, albo miałem to spisane, no bo z reguły też takie rzeczy spisuję i miałem spisane akcje, które miałem 10 lat temu, które w ramach tego portfela dywidendowego miały tam być przez wiele, wiele lat. Dokonanie później takiej symulacji, która wskazuje, że właśnie bym sobie mógł kupić mieszkanie za wartość tego portfela, gdybym był cierpliwy i nie potrzebowałem 30 lat, tylko właśnie tych przykładowo 8, 9, 10, no to jest coś, co oczywiście później nas boli, ale ciężko było to przeskoczyć, kiedy było się relatywnie młodym i zawsze się spieszyło. Więc jeśli jesteście w stanie naprawdę uwierzyć mi na słowo, doczytać w wielu innych miejscach, że ta perspektywa dekady jest naprawdę istotna, zresztą w ogóle to dla nas dekada to jest dużo, na świecie absolutnie długi termin to się zaczyna od 20 czy 30 lat, a nie od dekady, ale specyfika tego, że u nas mało kto jeszcze myśli długoterminowo, to jest kwestia po prostu tego, że mamy dosyć młodą gospodarkę i tego rynku kapitałowego też się uczymy. Więc ja tu nie mam nic za złe, zobaczcie, co to znaczy lokata długoterminowa w banku, to znaczy lokata na rok lub dwa. Lokata długoterminowa to wiecie, na 5, 10, 15, no ale tak to działa. I zerkam już tutaj troszeczkę na zegarek, bo obiecałem, że w godzinę wszystko tu powiem i na koniec bardzo, bardzo też istotna zasada to jest tak zwany home bias, czyli my wszyscy zaczynamy od tego naszego najbliższego ogródka, czyli jestem Polakiem, mówię po polsku, zarabiam w polskiej walucie, naturalnie zacznę się interesować polską giełdą. I to jest okej, tak jakby tak samo zrobi Niemiec, tak samo zrobi Japończyk, tak samo zrobi Amerykanin. Ale z perspektywy globalnego rynku i tego, jak to wszystko działa, najlepiej na tym wyjdzie Amerykanin, no bo jednak jego waluta jest najważniejsza na świecie, jego rynek finansowy to jest 53% całego rynku giełdowego na kuli ziemskiej. Jeśli mnie pamięć nie myli, u Niemca będzie niecałe 3%, natomiast u Polaka będzie 0,2%. I to jest bardzo, bardzo ważne, że my z biegiem czasu powinniśmy zrozumieć, że inwestowanie globalne to nie jest tylko ryzyko walutowe, ale to jest dywersyfikacja tego, co mamy. I wydaje mi się, że co jak co, ale wydarzenia z ostatnich, nawet już nie lat, bo nie chcę sięgać do pandemii, ale wydarzenia z ostatnich miesięcy, czyli wojna za naszą wschodnią granicą, pokazała, że inwestowanie globalne, nie jeden
portfel jest w stanie uratować. Ale my w Polsce jesteśmy jednym z najbardziej ryzykownych rynków na kuli ziemskiej. I widać to było po tych kolejkach do kantorów, to jest nic innego jak czysty rynek finansowy. I myślę, że tak gdybyśmy spojrzeli znowu, to ten ładny obrazek tu pasuje, z tej kosmicznej perspektywy, no to jakbyśmy mieli wskazać na mapce to najbardziej zagrożone rynki finansowe, to wiele osób na świecie wskazuje taką czerwoną pineską właśnie nasz kraj i nasze rynki. I to jest bardzo ważne, żebyśmy byli w stanie z biegiem lat, czy wraz ze wzrostem naszego kapitału, stwierdzić, że okej, chcę sobie trochę zdywersyfikować ten nasz portfel. Mówię o tym dlatego, że wiele osób boi się panicznie inwestować za granicą, natomiast serio to jest taki fundament budowania portfeli na świecie i idąc szlakiem pieniędzy może tak, największe portfele na świecie zawsze są zdywersyfikowane. Im więcej ludzie mają pieniędzy, tym bardziej te portfele są geograficznie, walutowo zdywersyfikowane i powie wam to każdy doradca bankowości prywatnej, właściciele dużych funduszy, tak jakby im mniejszym jesteśmy inwestorem, tym bardziej jesteśmy regionalni, im więcej mamy pieniędzy, tym bardziej chcemy to dywersyfikować, więc im szybciej skumamy jak to działa, tym większa szansa, że serio to się przełoży na nasz portfel pozytywnie. No, ja sam sobie dziękuję w okresie pandemii, to była jedna z moich najważniejszych decyzji, jeśli chodzi o portfel, to jest znaczące zwiększenie ekspozycji na rynek chociażby amerykański. Mam jest takie podejście, że i tak miałem za duży home bias, chociaż i tak nie miałem taki, że 100% jest w Polsce absolutnie, ale mimo wszystko ta dywersyfikacja no, przyniosła zdecydowanie lepsze rezultaty w portfelu i wydaje mi się, że to jest ważne i to jest coś, o czym warto wspomnieć jak najwcześniej. I ostatnia rzecz, o której już właściwie chyba zawsze mówię, od kiedy pamiętam, to jest robienie tego, na co mamy wpływ. To jest jedyna rzecz, którą my tak naprawdę możemy wziąć we własne ręce i zrobić coś na rzecz naszego rachunku, ponieważ większość z nas zginie w szumie medialnym, zaczniemy się interesować tym, co się dzieje, zaczniemy prognozować, zaczniemy przewidywać, zaczniemy szukać jakichś magicznych rozwiązań albo że będziemy wiedzieć więcej od tego, co się wydarzy na rynkach finansowych, zaczniemy spekulować, zaczniemy zastanawiać się i kreślić nasze scenariusze, a tak naprawdę nie mamy tu nic do powiedzenia i trzeba zdać sobie z tego sprawę trochę, że jesteśmy taką mróweczką z własnym rachunkiem maklerskim, no ale takie zastanawianie się i pisanie scenariuszy, co będzie za pół roku, rok, jak to się rozłoży i tak dalej, no wydaje mi się, że warto jest w tym momencie raczej skupić się na tym, na co mamy wpływ, a wpływ mamy na to, jakie instrumenty wybieramy, wpływ mamy na to, jak zbudowany mamy portfel, wpływ mamy na to, jak zarabiamy, czy będziemy zarabiać więcej, czy nasz biznes będzie prosperował lepiej, czy pójdziemy do szefa po podwyżkę, bo hello, jest inflacja. Wpływ mamy na to przede wszystkim też, ile będziemy odkładać pieniędzy, ile będziemy tych pieniędzy przesuwać na rynki finansowe. To jest diabelnie ważne, bo nawet jeśli ten wynik na portfelu nie będzie jakiś super duży, ale będzie on na większym kapitale, no to znowu możemy sobie pogratulować, bo to my to zrobiliśmy. Ja wychodzę z tego założenia chociażby w portfelach dywidendowych czy pasywnych, że skoro to jest powtarzalne i skoro to jest inwestowanie w kółko w to samo, no to kluczowa rzecz to jest to, żebym ciężko pracował i żeby jak najwięcej pieniędzy przesuwać w te portfele, bo jeśli miałem 100 akcji danej spółki, która wypłaciła mi dywidendę razy 100, no to jak będę miał 1000 akcji tej spółki i wypłaci mi ona tę dywidendę, a może za rok wypłaci mi wyższą dywidendę, bo to jest kluczowe, no to ja powinienem w tym momencie zadbać o to, żeby nie tylko myśleć po jakiej cenie kupić tę spółkę, żeby mieć jeszcze więcej, ale przede wszystkim, żeby zasilić mój rachunek maklerski odpowiednią kwotą. Więc nie prognozujmy, nie kombinujmy, raczej skupmy się na tym, co teraz jest do zrobienia. A jest tych rzeczy oczywiście całkiem sporo. Mam nadzieję, że trochę zainspirowałem do tego, żeby odłożyć teraz notatki, długopis, zeszyt i sięgnąć do tego po tym kongresie czy po obejrzeniu tego nagrania na YouTubie. Ja oczywiście jestem do dyspozycji w komentarzach pod wideo i trudno mnie przegapić w internecie, jeśli ktoś wpisze w Google, jak się pracuje kilkanaście lat z własnym YouTube'em, stroną internetową, podcastami i tak dalej, no to później łatwo jest kogoś znaleźć w sieci, więc śmiało piszcie, jeśli będę w stanie jakoś jeszcze pomóc i cieszę się bardzo, że mogliśmy się no na razie w jedną stronę zobaczyć na Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, ale może już na kolejnych edycjach spotkamy się po prostu na giełdowej sali notowań czy w innej sali i sobie też przy okazji porozmawiamy. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłem. I pięknie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na rynku.